Witam na kanale Moto To Tu, To Tu. Po ostatniej podróży, która trwała 5 dni, mamy awarię wskazań stopu, czyli linka. Ta mała, co idzie tutaj, do czujnika światła stop. I coś tu się chyba zerwało. Więc będziemy musieli to rozebrać i sprawdzić. Prawdopodobnie nie urwała się, tylko wysunęła się z mocowania. Tutaj. Musimy rozkręcić podnóżkę. No i sprawdzimy. O, jak ciągniemy, wszystko sprawnie działa. Prawdopodobnie wypięła się tylko z mocowania, więc myślę, że jak to złożymy, to będzie ok. Ale i tak wyciągnę całą, spróbuję ją wyciągnąć, żeby ją nasmarować, żeby to wszystko mi działało. To do następnego. Czyli tak, przystępując do pracy, najpierw odkręcamy podnóżkę od tego, ściągniemy selineczki. No i zobaczymy, rozkręcimy to. Tak, na szybkość odkręcamy i sprawdzamy, czy tam się coś nie urwało. Nie, najprawdopodobniej wypięło się tu z mocowania. Sobie to założymy na nowo. Powinno być dobrze, ale sobie wyciągnę. Wyciągnę linkę, nasmaruję ją. Czujnik stopu sprawny. Mocowanie, linki sprawne, niesprawna linka tylko, przytarta. Naoliwiliśmy, zobaczymy za jakiś czas. Na razie niech oliwka se wpływa do środka linki. No i zobaczymy, a jak nie, no to trzeba będzie taką linkę zakupić. Nie udało się nam kupić takiej samej linki, więc mam tu przerobioną lineczkę. Jak widać, trochę jest niekompletna, ale za to luźno chodzi. Tam nie wiem, czy widać, ale nie chcę się tego rozbierać już. Normalnie tulejeczka do zacisków rowerowych taka. Musi być tu tryteczka standardowo, bo to się nie chce trzymać razem. Wylatuje z tego uchwytu, bo uchwyt jest na mały czpień, tu jest większy czpień. Jak widać, troszkę my to przerobili, bo oryginalna linka nie pasuje. Tulejka, śrubka wrzucone. No lineczka do tego, no i skręcone na mocno, musi być trytka, bo to jest nieosiowo z tym, troszkę tu będzie linka napierać, posmarujemy, składamy, powinno działać. Linkę mamy przełożoną, musimy tu zabezpieczyć, ale najpierw trzeba się zamontować sprężynkę i osłonkę, tu też troszkę smaru naciśniemy. Tym, żeby to luźno chodziło, no i będziemy to regulować. Mamy to złożone, linka, widać, że jest troszkę luźno, ale przykręcimy najpierw stopkę, a potem wyregulujemy tym. No, po zakończeniu pracy wszystko na miejscu, trzyma się wyregulowane.
Stop świeci, sprawdzamy. Nic ino jeździć.